Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i razem z małą, która może się pokaże, jak będzie taka miła, to malutka, czekamy razem na streama, którego będzie publikowało oficjalne konto na YouTubie Bandai. Będzie to stream tyczący się Tanabaty, czyli celebracji, która co roku na japońskim serwerze ma miejsce właśnie na przełomie czerwca i lipca. Tak się składa, że jeśli chodzi o globalną wersję, tę, na której ja gram, to wszystko pojawi się prawdopodobnie przy okazji kolejnych miesięcy, bo my teraz w lipcu będziemy mieli 9. rocznicę, ale to nie zmienia faktu, że zaraz, dosłownie za 2 minuty, rozpocznie się premiera, podczas której te informacje będą nam pierwszy raz ukazane. Tak naprawdę nawet nie wiadomo, wiecie, można mieć jakieś swoje przewidywanie, ja też swoje mam i zaraz się podzielę wam z wami tym, jakie karty według mnie mogą się pojawić podczas tej celebracji. W zasadzie jaka karta chyba się pojawi, ze względu na to, że Tanabata w tamtym roku to był SSJ4 Goku Full Power i w drugiej części to był Omega Shenron. Dwie karty legendarne, to nie był Dual Dokkan Festival, czyli nie wychodziły dwie karty naraz. To oznacza, że dzisiaj poznamy pierwszą kartę, która będzie w celebracji i moim zdaniem za dużo czasu minęło bez dużej celebracji z sagi Champy, czyli turnieju 6 i 7 Wszechświata. Tamte karty nie mają w ogóle, w sensie tamte postacie nie mają w ogóle swojego odzwierciedlenia w Dokkanie. Jest takie, o moje serce, coś mi ukuło w sercu. Malutka, pogłasz moje serduszko, malutka moja kochana, ty też byś chciała Hita i Kaioken Goku? Szczerze mówiąc, myślę, że to może być właśnie Hit i Kaioken Goku Blue, ze względu na to, że to jest kopalnia po prostu, nie memów, kopalnia po prostu kontentu. To jest kopalnia kontentu, ta saga jest absolutnie nietknięta. Ja uważam, że to jest dobry moment, żeby zacząć kopać właśnie w tamtej sadze. Uważam, że to jest idealny pomysł, żeby zrobić tutaj w jednej części Goku Kaiokena, w Blue oczywiście, a w drugiej części Hita. Mamy mało hitów w grze, a jeśli już są, mamy tego Tech Hita, który wyszedł już dawno, dawno temu, bodajże na Boże Narodzenie 2020. To nie była dobra karta, potem dostała Eza i trochę ją poprawili, ale generalnie Hit, jeśli chodzi o 6 Wszechświat, no jest taki, jacy są zazwyczaj jego przeciwnicy. Martwi. Także ja sobie założę słuchafony, mała tego słuchać nie będzie. Mała, ja ci tylko będę opowiadał, dobra? Bo nawet widzę, że nie jesteś zainteresowana. Premiera, wydaje mi się, że to będzie wyglądało tak, że oni mają już to nagrane, prawda? Zazwyczaj w tych streamach to. Zazwyczaj w tych streamach to wychodzi tak, że oni już mają nagrane. Zazwyczaj z tymi streamami to wygląda tak, że oni mają już to nagrane, prawda? Zresztą właśnie, to jest premiera, a nie transmisja na żywo. Także te informacje będą tutaj podane. Swoją drogą, Bandai wczoraj wypuściło trailer kolejnego sezonu The Breakers, czyli tej gry, o której być może część z was już w ogóle zapomniała. Tak, gdzie się tam, wiecie, uciekało, był Rider, uciekinierzy i tak dalej. Baby z Dragon Ball GT. Uważam, że to jest dobry pomysł i tam też widziałem inne mechaniki, że będzie można przejmować ludzi, a niekoniecznie się tylko, wiecie, jakby nimi silić i transformować. Tak czy siak, premiera, widzę, że zaczyna się już za 3, 2, 1. I teraz piszcie mi w komentarzu, nie będę stopował, jak myślicie, jakie to będą karty. Mała, w najgorszym momencie wyszłaś. O kurwa, Omatsu jest w Dokkanie. Legendarny Omatsu. Omatsu des, dziękuję. 28 się zaczyna Tanabata. Ja mam będę tłumaczył, bo ja tak wiecie. Login bonus. 77, o ty, o kurde. Whis? O, patrzcie, kto jest na obrazku! Whis i Vados! No to ja wiem. No to jakich wszechświatów są to anioły, co? Powiedzcie mi, jakich wszechświatów są to anioły? Dobra, ja ciebie Omatsu, sorry, że tak ściszę i zgłaśniam. Ja go troszeczkę ściszę. Nie, no to już jest. To już jest bardzo duża przesłanka, że to może być Goku Kaioken i Hit. Porunga, okej. Okay. Porunga tak naprawdę jest postacią, która tutaj nie robi. W zasadzie Porunga był na tej okładce głównej tego live'a, prawda? Ej, mała, nie gryź tych kartonów. One
one jeszcze będą potrzebne. O! A, to jest ten Blue Zone, czyli ten odpowiednik Red Zone'a. Supreme Battle Spectacle, tak bodajże to się nazywa. Czyli po prostu taki wysokiej trudności event z nowymi przeciwnikami, którzy zawsze są przeciwnikami super, czyli po prostu bohaterami, prawda? Gohan, androidy tutaj z turnieju mocy i Roshi z Tenshinhanem. Orimasu, Orimasu! Ciekawe, czy zobaczymy dzisiaj też specyfikację tej nowej... Wydaje mi się, że tak. Animację powinniśmy zobaczyć i specyfikację. Nie sądzę, żeby oni to odciągali w czasie. W przypadku rocznicy wyglądało... Okej, Shin Karakta, moment, na który wszyscy czekaliśmy. Nowa postać. Hit czy Blue Kaioken Goku? Wydaje mi się, że pierwszy będzie Blue Kaioken, a potem będzie hit. No, chociaż wolałbym hita. Hit! Co tu się dzieje? Co to za trailer? Turniej mocy! Turniej mocy tu jest, chociaż, kurde, nie wiem. Patrzcie. Kefla? Jest hit? To są wszystko animacje z turnieju mocy. Toppo, Vegeta. Ależ tutaj robią zapowiedź! Ja pierniczę. Dokkan. To na to idą moje pieniądze z DS-ów? Okej, dobra. Ultra Instinct Omen z turnieju mocy! Nie mówcie mi, że to jest Goku, który potem będzie się wskrzeszał w Ultra Instinct! Jakość, ostrość! Nie spodziewałem się tego. Przecież to... To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie kart, ale nie odważyłem się tego powiedzieć w ogóle. O, ja pierniczę. Ja pierniczę! Super atak! Ach, nie, to było piękne na początku! Przecież to jest jeden z najlepszych momentów w turnieju mocy w ogóle! Ależ piękny splash art, ja pierniczę! Chyba ultra super atak to jest. O, jest ta animacja, jak strząsą sobie kamienie z głowy! To czekajcie, on musi mieć chyba jakieś wskrzeszenie, czy active skill, czy coś jeszcze będzie miał, co? Nie? Może zaraz zobaczymy. Okej, dobra. Fakt, że nie ma Hita i Goku z turnieju Szampy, to jest obrzydliwe, ale... O! Ale fakt, że ta karta nie miała jakiegoś powiedzmy poważnego kandydata, to też jest absurd. Kupuję to w chuj! Dobra, widzę, że on ma tutaj jakąś ikonkę żółtą, w ogóle jest kartą tech i ma domain! Ma domain i ma coś chyba tutaj, transformację? Nie mówcie mi, że on się transformuje jeszcze w pełen Ultra Instinct. Nie mówcie mi, że on jeszcze... Że jeszcze będzie ta scena, jak... Puchnął kuleczkę Jirena. Pierwsza scena transformacji w pełen Ultra Instinct. Ale trudno mi to wszystko rozszyfrować. Ja pierniczę. Nie, dobra. Kupuję to w chuj. Kupuję to. Active skill. Co to są za efekty? Co to jest za pasywka, rozprawka? Ma jeszcze active skilla, czyli będą jeszcze animacje. Bo pokazali nam dopiero wejście i dwa super ataki. O, chyba jakieś kolejne animacje będą, tak? Active skill, dobra. Wydaje mi się, że to active skill, bo jest głos. Nie no, coś czuję, że będzie faktycznie. Jest! To jako active skill zrobili? O, tak skrócili to całość. Jest active skill z transformacją i domain. I jest animacja kontry? Jest, zrobili to! Jest animacja kontry! I jeszcze ma super ataki, czyli to nie jest tylko jakiś taki... Nie wiem, jak na przykład Active Skill Beasta. Nie no, normalnie miał tutaj Splash Art, ma super ataki. Ja pierniczę, ależ tutaj mają moje pieniądze po prostu, mają moje DS-y.
I to jest Ultra Instinct, na którego zasługujemy. O kurde, bele. O, ta animacja była akurat taka kanciasta, ale... Ale to już mi się podoba. Co jest 5? Czy to jest naprawdę... O, jeszcze zrobili nawiązanie do tego plakatu promocyjnego! Co to za splashart w ogóle? Aż znowu gubię ostrość! To jeśli chodzi o kartę na drugiej części celebracji, to wygląda na to, że to może być Jiren. Chyba że zrobią hita na przykład, jakby nawiązując do innej sagi, ale wydaje mi się, że to powinien być Jiren. Hit nie ma wielu dobrych kart. Jiren uważam, że też zasługuje, zwłaszcza po tym jak jego Eza zostało spieprzone w zeszłym roku. Jiren też zasługuje na dobrą kartę, więc jak najbardziej zgadzam się, jestem w stanie zrozumieć to, że turniej z Champą jest przesuwany tam na kolejny powiedzmy termin, jeśli faktycznie Ultra Instinct i Jiren dostaną coś takiego. O, Chochla Gaming, dziękuję za suba. To są ikonki odnośnie tego, że jest gwarantowane uderzenie albo wyłączenie może gwarantowanego uderzenia. No tutaj trudno domyślać się, o co konkretnie chodzi, ale ta ikonka pojawiła się jakiś czas temu w Dokanie. I jak przeciwnik to ma na przykład, to oznacza, że jego uderzenie jest gwarantowane. To podejrzewam, że po prostu nie można tego uniknąć, prawda? Kochira, Kochira! Ooo, ci dostaną Eza! W sumie to jest dość oczywiste, że jakieś tam karty z turnieju mocy dostaną Eza. Kurde, ale wiecie co? Wiecie co? O, już pokazują, jakie Eza będzie. No teraz i tak tego nie przetłumaczę. Wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? Że po 9 rocznicy kategoria Super Heroes, czyli bohaterowie z Dragon Ball Super, jest autentycznie najsilniejszą drużyną w historii Dokana. I to? Kolejna duża celebracja, to jest kolejne wzmocnienie dla Super Heroes. Ultra Instinct, jeszcze turniej mocy, prawda? Tak naprawdę tutaj zyskuje, bo mieliśmy podczas 9 rocznicy Eza dla Ultra Instinctu i Blue Evolution z tych kart z 6 rocznicy. Mieliśmy też dla Ultra Instinctu Omenu Eza, dla Blue Kaiokena i Blue Evolution Vegety. Plus jeszcze teraz dostają karty z turnieju mocy. W zasadzie ta konkretna tutaj dostaje Eza i wychodzi nowy Ultra Instinct Omen. Wydaje mi się, że to nie będzie, że jestem pewien wręcz, że to nie będzie jedyna Eza. Ale myślę, że razem z tą kartą Eza mogłaby dostać karta, która wyszła w sumie z tego co kojarzę w tym samym okresie, czyli Golden Freeza i Android 17, też z końcówki turnieju mocy. Wyłamałoby się, znaczy wyłamałoby się, no byłoby dalej powiedzmy w temacie turnieju mocy, ale wyłamałoby się i w sumie dobrze z tego tematu kart Super Heroes, prawda? Gdyby Jiren dostał Eza, ten legendarny, full power, bezkoszulkowy. Jirenowi by się to przydało. Ale może w drugiej części, jak na przykład wyjdzie faktycznie legendarny Jiren, no to wtedy Jiren, ten stary legendarny, dostanie Eza. To miałoby sens. Jakie sayonara, to już tyle, okej? Okay? A po polsku nie mogłeś? Ty, jak kamera odjeżdża dramatycznie. O matco, został utknięty w Dokanie. Dobra, zerknijmy na Dokana, na tego, Reddita Dokanowego, zobaczymy co tutaj jest napisane, od najnowszych sobie posortuję. O, ktoś to spróbował przetłumaczyć, to zobaczymy sobie o co tutaj chodzi, może tutaj Google obiektywem jest to przetłumaczone, ale atak plus def 300% i przez jedną turę ki plus 7, atak plus 59, unika wszystkich ataków, zwiększa szansę na unik wszystkich sojuszników o 10%. I ki plus 3 za każdym razem, kiedy atakujesz maksymalnie do 12. Zwiększania szansy na unik innych sojuszników jeszcze w Dokanie nie było. To nowość. Szansa na kryta i unik podniesiona o 20% maksymalnie do 77 i kontruje z potężną mocą za każdym razem, kiedy unikasz ataków. Redukuje damage przyjęty o 20%, póki nie zaatakowałeś w tej turze. Dodatkowa redukcja damage'a o 40% i kiedy zostaje zaatakowany, blokuje wszystkie ataki na turę, czyli ma gardę, czyli ma dodatkowe tak naprawdę mechaniki defensywne pod postacią gardy i dużej redukcji damage'a, zanim zacznie unikać. Znaczy, zanim tak naprawdę zacznie atakować, jeśli go damy na pierwszego slota, no nie? Jeśli HP to 50% albo mniej na początku tury, zwiększa atak o 91%, kryta o 20% i unik o 20% i aktywacja dodatkowego ruchu, kiedy ki to maksymalne 24%. Wow! Ma tutaj bardzo dużo narzędzi, takich jak redukcja damage'a, garda, szansa na kryta, unik, dodatkowy atak i tak dalej. Aczkolwiek zwróćcie uwagę na to, to nie zrozumcie mnie źle, to są olbrzymie liczby. 300%
plus przez jedną turę dostaje 59, mówię teraz o ataku. Podejrzewam, że też na super ataku sobie podnosił atak, prawda? To też trzeba brać pod uwagę. Oczywiście ma kryta, więc to też zwiększy siłę rażenia. No i tutaj jest ten boost, atak 91%, ale jeśli HP jest mniej niż połowę, prawda? Więc on nie buduje sobie ataku, nie ma czegoś takiego, że atak jest wyprowadzony, dodatkowo wzmacniany przy wyprowadzeniu super ataku. On po prostu ma 300%, przez jedną turę ma trochę więcej, ale potem to znika. Więc teoretycznie po kolejnej turze on może mieć samo 300%, prawda? Jeśli ten buff po pierwszej turze zniknie, będziecie mieli więcej niż połowę HP, no to on bazuje tylko na tych 300%, tylko oczywiście. Ja mimo wszystko nie wątpię, że to będzie karta, która będzie jedną z topowych w ogóle w grze. Widzę tutaj też, że na liderze ma Survival, wydaje mi się, że to jest ucięty napis Universe Survival Saga, czyli Saga Przetrwania Wszechświatów i God Dimension, czyli Realm of Gods i jeszcze coś innego, nie wiem co tam jeszcze jest jako trzecie, ale jeszcze tutaj jest napisane, że anuluje anulowanie uniku, czyli to już jest błędne koło moim zdaniem, w sensie silna mechanika, ale niektórzy przeciwnicy mogą anulować unik, prawda? I teraz ten Ultra Instinct Goku anuluje anulowanie, no to za rok będziemy mieli bossa, który anuluje anulowanie anulowania. I co wtedy? Czy to jest nowy król Dokkana? Zobaczymy. Czy coś jest jeszcze dodane tutaj tak na szybko? Ja sobie odpalę obiektyw tutaj Google'a. Spróbuję przetłumaczyć ten jego leader skill. Przetrwanie Wszechświatów, Realm of Gods i Entrusted Will. To jest kategoria, którą jeszcze... O, tutaj jestem, spokojnie. Tutaj jeszcze kategoria, której przewodniczy ten Goku. I dodatkowe 30% dla reprezentantów siódmego Wszechświata. High Speed Combat. To wydaje mi się, że to jest Accelerated Battle. I Power to Restart? Powerful Comeback? Coś takiego? Może to jest 30%? Wydaje mi się, że to miałoby sens, gdyby to było tak. Jeśli chodzi o super ataki, na zwykłym super ataku atak def na jedną turę i zwiększa atak sojuszników o 30% na jedną turę. W przypadku ultra super ataku jest podniesienie ataku na jedną turę, ale znacznie o 50%, wcześniej było o 30% i zwiększa defensywę sojuszników o 30% na jedną turę. Okej. Okay. Ki plus 4, atak def 77% na stałe chyba i na 4 tury kolejny atak def 77%. Potem bezwarunkowe ki plus 7, atak def 200, wysoka szansa na kryta, wielka szansa na unik. W zasadzie to tam Ultra Instinct po transformacji miał chyba tak, że miał unik dopiero budowany z każdym unikiem, a tutaj Goku ma już budowane. Chyba, że to, no wiecie, to było takie robocze tłumaczenie. Redukcja damage o 15% i dodatkowa redukcja damage o 35%, póki nie jesteś zaatakowany. Potem jak jesteś zaatakowany, ma gardę na tę turę i kiedy unikniesz, masz gwarantowany dodatkowy super atak. I jeśli będziesz drugi albo trzeci w turze, zawsze będziesz miał dodatkowy super atak. Wow, z wysoką szansą na bycie super atakiem. Czyli tak naprawdę jest to absolutny tank na pierwszego slota. Jeśli nie uniknie, to przytankuje, bo ma redukcję damage'a i gardę. To wydaje się być jedna z najsilniejszych kart w grze. Zobaczymy, jeszcze zobaczę w sumie co robi to domain, bo to też jest istotne. Atak i def 15%, mówię teraz o tym efekcie domain, czyli tego dokanowego pola. Atak def 15% dla super enemies and all allies, czyli super przeciwników i wszystkich sojuszników. Okej, okay, i tutaj mamy to anulowanie tego uniku, okej. Okay. Plus jeszcze 15% dla kategorii Realm of Gods, ataku 15%. Czyli tutaj mamy to uniknięcie, znaczy to anulowanie uniku. Na pierwszy rzut oka ta karta wydaje się kompletnie wywalona w kosmos. Naprawdę, jeśli chodzi o te liczby, o to co ona robi. Defensywny potencjał to jest chyba to, co najbardziej tutaj robi na mnie wrażenie, bo nie pamiętam karty, która miałaby tak olbrzymie pokłady dodża, czyli uniku, redukcji damage'a i jeszcze na to nałożonej gardy. Jeśli dobrze mi tutaj obiektyw Google to tłumaczy, wydaje mi się, że ta karta ma wszystko. Plus jeszcze ma olbrzymie statystyki, pomaga sojusznikom, jest tankiem i nie wątpię, że też będzie wykręcała olbrzymie liczby. I jeszcze okazuje się, że jest to Goku z tego pięknego momentu pod koniec turnieju mocy. Jestem zadowolony, jeśli chodzi o dokładną pasywkę, no już nie będę tego na to czekał, bo nie wiem kiedy to się pojawi, a chciałem to wspierającym jeszcze dzisiaj wrzucić, czyli 26. Więc jak ktoś będzie dociekliwy, to sobie tam znajdzie, ale na pierwszy rzut oka to się wydaje... Czy on będzie lepszy niż Bestia? Kurde, powiedziałbym, że jest... Jest szansa, że to może być karta na równi. Bestia ma mechanikę, która sprawia, że wszystkie ataki przeciwnika przechodzą na niego, więc on jest jakby w stanie uratować całą rotację.
plus jakby nie ma możliwości, żeby Gohan Beast został pokonany przez jakiegokolwiek bossa praktycznie. No nie jestem w stanie powiedzieć, określić jakby potencjału tego Goku bez dokładnego tłumaczenia. Plus też z tego co widzę, on jest, znaczy domain ogólnie jest fajną opcją. Zwłaszcza, że żadna karta z turnieju Moty tak naprawdę póki co nie ma tego domain. Więc to nie będzie tak, że jakieś dwie te domeny, powiedzmy tak w roboczym tłumaczeniu, będą się ze sobą gryźć, prawda? Bo w przypadku kategorii Super Bosses mamy domain Broly'ego, Zamasu, Rozę, więc no problemem do Kana jest to, że można używać tylko jednej naraz. W przypadku tego Goku tego problemu póki co nie ma. Myślę, że ten problem się będzie pojawiał, kiedy będą wychodzić kolejne karty z turnieju mocy, albo takie, z którymi będzie można grać z tym Goku. I one też będą miały domain. I wtedy będzie trzeba decydować, którego domain użyć. Czy przetransformować Goku, czy może użyć innego domain. Tak czy siak, wydaje mi się, że póki co tego problemu po prostu nie ma, ale ta karta może się pod tym względem gorzej starzeć, o ile Dokkan tego nie zmieni. Że nie będzie czegoś takiego, że nie można aktywować dwóch jakby pól naraz, dwóch domain naraz. Czy jestem odrobinkę zawiedziony, że nie było Hita i Blue Kaioken Goku? Tak, ze względu na to, że to jest saga, która nigdy nie miała dużej celebracji, a po prostu na nią zasługuje. Turniej Mocy miał duże celebracje, miał przecież nawet rocznicę, prawda? Szóstą swoją, więc... No, nie ma tutaj mowy o tym, żeby Turniej Mocy był jakby zakurzoną celebracją, chociaż pod pewnymi względami był. Uważam, że właśnie końcówka Turnieju Mocy to jest kopalnia kontentu i uważam, że ta karta, którą dzisiaj zobaczyliśmy, dobrze wykorzystała tę lukę. Mam nadzieję, że druga część też będzie satysfakcjonująca. Oczywiście druga część to też będzie coś, na co bym chciał zareagować i wam tutaj omówić. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, to by było na tyle. Czekam na wasze komentarze, podzielcie się swoimi uwagami, wrażeniami. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciao.